Cześć. Dzisiaj postawimy sobie małą aplikację na PHP. Będzie tam Nginx, Haproxy, PHP. A później to wszystko sobie oansyblujemy. Więc tak. Zacznijmy może od schematu, co chcemy dzisiaj zrobić. Mamy mianowicie. Daję mu chwilkę. Dokument. Naszym celem będzie dzisiaj zrobienie będziemy chcieli mieć jakieś haproxy z przodu. Zanim prosto, czyli będziemy chcieli mieć haproxy, a zanim na przykład dwa serwery nginxowe. Które będą bić do serwera z tyłu, którym będzie kolejne haproxy. Prawdopodobnie u nas to będzie to samo, ale tu jest architektura logiczna. Będą mieć do haproxy, za którym będą stać PHP FP. Ok, i coś takiego będziemy chcieli sobie dzisiaj zrobić. Ja preferuję naukę Ansible'a na zasadzie, że żeby coś zrobić ręcznie, dowiedzieć się, jak to zrobić dobrze, a następnie to Ansible'ować. Więc zaczniemy od postawienia. Myślę, że na jednej maszynie. Jednego haproxy, jednego nginxa i jednego PHP FPM-a na jednej maszynce, a później to oansyblujemy i rozproszymy sobie. Dlatego też PHP. Coś mam wtedy jakiś PHP? Cen to jest 7. Vagrant up. No i znów musimy chwilkę poczekać, aż się podniesie. Podczas konfiguracji będę używać maksymalnie domyślnych konfigów, gdyż naszym celem jest nie optymalizacja ani jakiś security, tylko postawienie ręczne po to, aby móc postawić później z Ansible'a naszą aplikację,
którą prawdopodobnie będzie jakieś echo 2 plus 2, bo też nie jest celem pisanie samej aplikacji. Ok, uwaga, SSH, możemy sobie odpalić dwie konsolki, albo wręcz trzy. I tak, zacznijmy od yum install apple release. Aha, ok, już widzę, że znów tutaj będę gdzieś zasłaniać, więc się schowam. Może tak wyżej. Coś tam. Może. Nie jestem tu przecież najważniejszym. Ok. Rzeczy, których będziemy potrzebować. Vim, Nginx, PHP FPM, HProxy. Bo takie właśnie chcemy mieć i HProxy, i Nginx, i PHP FPM. Jak coś później dojdzie, no to to się doinstaluje. Celem jest po prostu dojście do sytuacji, w której będziemy mieć nazwę, który będzie potrafił dostawiać nowe aplikacje z biegu oraz kolejne instancje też z biegu. Czyli takie praktyczne zastosowanie. Jeszcze będzie można dać NC, który się przyda. Myślę, że zaczniemy od skonfigurowania gołego Nginxa z plikami statycznymi, jakiś indeks HTML. Potem HProxy przed tym, a na końcu PHP. Myślę, że taka kolejność będzie najlepsza, bo przy każdym kroku będziemy widzieć, że coś się udało zrobić. Czyli nginx.conf. W naszej domyślnej konfiguracji byśmy chcieli może zmienić, dorobić serwer. Listen 80, server name app1, fabrykowski local, root var www.html app1. Zobaczymy, czy to będzie działać. Location. Tak, tak. Nginx. Test się udał. Co jest ważne, że się udało. Dla pewności sprawdźmy, czy teraz się test nie udał. Ale wynik też jest... A, to jest tylko warning, dobra. I testowanie działa. Pytanie, czy da się zrobić, aby testowanie było... przy warningach też. Chyba nie, dobra. Ok. Test poszedł. System CTL Restart Nginx. Var www.var www.html, może bez
HTML sam HTML1, var www.1, HTML macie, czyli zmienimy jeszcze sobie tutaj Forbidden, dobrze. Prawdopodobnie jeszcze przez to, tak, przez Selinuxa. Też polecimy po prostu wyłączeniem Selinuxa, gdyż z biegu nie pokonfiguruję chyba tego, chociaż może się udać. Chwileczkę. Nginx. Ustawienie. Okej. O. Działa. Super. Tutaj będzie pewnie jakaś defaultowa strona, tak. Czyli mamy pliki statyczne. Super. Wystarczył nam taki wpis. Chociaż byłoby miło, gdybyśmy go mogli stąd wypchnąć do etc. Nginx. Default D. Nie default D. Już. Config. Dobra. Bo chcę się tutaj wstrzelić. Czyli N, TC, Nginx, confd, add1conf. Czyli w pliku głównym nam działa. Przerzućmy teraz do pliku osobnego. Zapiszmy wszystko. Restart Nginxa, curl, działa. Super. Teraz potrzebujemy ustawić haproxy. Żeby ustawić haproxy, popatrzmy na główny config. Frontend, backend. Dobra. Czyli dopiszemy nasz frontend, dam to na Fuskina, frontend app1, ok, żeby tutaj nam się nie kłóciło z Nginxem, damy, że będzie to działało na porcie 8000, a celek nie potrzebujemy, plus backend app1. Backend app1 to będzie u nas
Balance Round Robin Server zadziałać. Chociaż jeszcze chwilkę. Czy można to zrobić ładniej? Najbardziej by mnie cieszyło napisanie nagłówków, ale... A nas tutaj interesuje host. To jest tak, może zróbmy to na razie na brzydko, ponieważ naszym celem jest po prostu pójście bardziej w Ansible niż to. Zobaczymy, czy to będzie działać. Na porcie 8000 rzutujemy tutaj i dajmy taki nagły host. Sprawdźmy. Proxy minus C. Pewnie jeszcze by chciał... Nie, tak. Proxy plus C. Dzień się to trzecie linijka. Działa. Sprawdźmy, czy słucha na porcie 8000. Coś nie działa. Cannot bind socket 8000. Balancer działa. Czyli mamy już i Haproxy i Nginxa. Teraz chyba najtrudniejsze ustawienie PHP FPM. PHP FPMD www na app1.conf. Konf, który będzie słuchał na porcie 9005.
Nie wiem, czy coś tu jeszcze więcej potrzebujemy zmieniać. Na razie to jest ten start. HP. Serwis. Się nie uruchomił. Czy tu muszę coś więcej zmienić? Port. A, tak, oczywiście. Na początku. A tyle. Tak, słucham na porcie 9005. Super. Mam już PHP FPMata, teraz go trzeba tylko spiąć z Nginxem. To niestety dość rzadko robię, dlatego muszę się posłużyć pewnymi pomocami naukowymi, a mianowicie tutaj mam gdzieś to otwarte chyba. Nie powinien zrobić, czyli wchodzimy do PC Nginx pod app 1 location PHP, tylko że nie to. Już to nie powinno zająć długo, bo wiem nic, czego szukam. Tego szukam. O. Mamy na porcie 95. Używam portów XP, a nie soketów. Ponieważ docelowo chcemy to przenieść na inną maszynę, dlatego tak będzie lepiej. Include Parons. Skąd to będzie brał? Zaraz się okaże. Nginx minus T. Nginx. Kurl. Dobrze. Var www.app1. Stwórzmy tutaj przed APHP, który będzie miał hej i coś PHP-owego. 2.2. Kurl. Działa. I ustawiliśmy na szybko Haproxy, Nginx i PHP. Teraz trzeba by to oasygnować. Czyli jeśli już mamy coś, co działa, stwórzmy sobie maszynki PHP Ansible. Bagram init. A, źle. Bagram init. Syntax 7.
load balancer, load balancer, vm define www1 www2 backend 1 raz, dwa, trzy, sześć maszyn, czy ja to pociągnę? Dobra, zrobimy to na jednej. Tak to musimy zrobić. Vagrant up. I ja się tutaj na chwilkę rozłączę. Skonfiguruję sobie Ansible, czyli to, co było ostatnio, i wracam do Was z gołymi maszynkami plus maszynka z Ansible. Ok. Mamy Ansible'a w stanie, w którym działa, pingamy tych maszyn typu, znaczy tych load balancera, backendu i frontendu. To zamienię, żeby było tak, frontend i backend. Nie ruszałem tylko w zakresie tylko stworzenia użytkownika, do dania tam logania po haśle i do dania gościa. Tyle. Czyli mamy gołe maszyny i Ansible. W takim katalogu dziwnym, dlatego że mam to w gicie, więc będziemy klepać. Ok. Kolejność materiałów w tym odcinku będzie nie po stopniu trudności, tylko kolejności, w jakiej to będziemy pisać, czyli moduły, które będą w niekoniecznie od najprostszych do trudniejszych. Czyli jeszcze raz, trzymam ping działa. Tak, super. Więc tak, zacznijmy od napisania roli dla Nginxa. O rolach jeszcze nie mówiłem, więc teraz to coś tam opowiem. Role są takimi fragmentami kodu Ansible'owego, który zamyka je w całość. Rola dla Ansible jest czymś w stylu klasy w językach obiektowych, czyli w roli zamykamy i taski, które tam chcemy wykonać, i jakieś zmienne, jeśli są potrzebne, defaultowe, jakieś pliki, które będą wgrywane na maszynę. Po prostu są zamykane w jednym katalogu i są całością. I taką dobrze napisaną rolę można wielokrotnie później wykorzystać. Role trzymamy w katalogu roles. W tym katalogu tworzymy sobie rolę, która będzie, znaczy katalog z nazwą roli, która nas interesuje, czyli na przykład Nginx. Ok. W katalogu Nginx możemy mieć kilka katalogów. Najważniejszy to tasks. Inny, plus istotny, files. Oraz templates, w którym są szablony. Szablony w Ansible są procesowane przez silnik Jinja 2. Ponadto możemy mieć katalog vars, rzadko go używam, defaults, ten już się bardziej przydaje, stwórzmy, i meta, który ma chyba tylko jedno zastosowanie, czyli ładowanie zależności, czyli gdyby jakaś rola musiała być wykonana przed tą rolą. Dobrze, więc zacznijmy od katalogu tasks. Więc tak, będę tutaj szedł takim tokiem myślowym po kolei, a więc wpiszę część rzeczy, które w późniejszym czasie stąd zostaną
przeniesione do innej roli, ale chcę, aby to wyszło tak w naturalnym ciągu, a nie, że ktoś tak powiedział, że tak ma być. Po prostu napiszemy, a później się przekonamy, że można lepiej. Więc tak. Main w rolach zawsze ładowany jest pliczek main jako pierwszy domyślnie. On może mieć później include innych plików, ale main jest ładowany jako pierwszy i domyślnie. Teraz tak. Pierwsze, co chcemy zrobić, to zainstalować Apple Release, czyli name instalacja Apple'a. I tutaj wykorzystamy moduł, może ja ich będę szukał na bieżąco, żeby też zaznajomić Was z dokumentacją. A to było all modules. Będzie w system, chyba w system. Nie wstyd. Patrzcie. All modules. Interesuje nas moduł YUM. Do zarządzania paczkami. Teraz tak. YUM ma dużo opcji. Interesuje nas opcja name, package name or package specified version. Dobra, więc nas interesuje name, którym będzie Apple Release. State present, bo chcemy, aby był zainstalowany. I tyle. Są przykłady. Taka wersja nas interesuje. Dlatego wracamy tutaj. Czyli chcemy użyć modułu YUM, który będzie miał name Apple Release State present. To ma jeszcze błąd, ale znów chcę przejść przez cały proces nauki z Wami tak, jak ja przez niego przechodziłem, ponieważ myślę, że to wtedy da lepszy efekt. Więc mamy rolę Nginx, która tak naprawdę robi tylko instalację jednej paczki, więc to jest zalążek roli. Teraz jak jej użyć? Tutaj musimy znów napisać playbooka. Naszym playbookiem będzie, nazwijmy go na razie, www.yaml. Teraz, jeśli dobrze pamiętacie, host www.1 roles. Wcześniej było tasks, bo mieliśmy taski. Teraz mamy roles, bo chcemy po prostu użyć całej roli na tych hostach i rola Nginx. I sprawdźmy, co się stanie, gdy to włączymy. Będzie błąd. Zobaczymy jaki. Znaczy ja wiem jaki, ale... Widzimy, że playbook się wykonuje dla hosta www i task jest nazwa roli i opis. Wcześniej był sam opis, bo nie mieliśmy ról. Teraz wiadomo, z której roli jest ten task. I mamy failed. Duże na czerwono. You need to be root to perform this command. Bo żeby zainstalować paczkę, musimy być rootem. Teraz
może w tym oku jakby lepszyć. Będzie nic. Spójrzmy na nasz task. Nasz task, no rzeczywiście jest name, yum. Jak pamiętamy, Ansible łączy się na swojego użytkownika, czyli na tego, z którego teraz uruchamiamy. Więc użytkownik Ansible nie ma praw, żeby wykonać yum install. Ma za to możliwość wejść na sudo. Jak wejść na sudo? Służy do tego adnotacja. To jest na poziomie name i nazwy modułu. Become true. Można dać jeszcze opcjonalnie become user root. Wtedy po prostu jawnie, że chcemy wejść na roota. Become domyślnie używa sudo. Natomiast tych metod wejścia eskalacji uprawnień, jak to się ładnie nazywa w nomenklaturze Ansible'a, jest kilka. OK, tutaj mamy become, true, yes, user, czyli użytkownik. Tutaj piszą dużymi, że po dodaniu z samego become user nie implikuje become, czyli trzeba dać zawsze become. I become method domyślnie jest sudo, ale też jest su, pbrun, pfexec. Połowy z nich nie znam, niestety. Tu są przykłady. Tu jest metod su. Okej, dobra. Czyli po prostu chciałem wam tylko powiedzieć, że domyślnie jest sudo, a mam jeszcze inne metody dostępne. Czyli wracając. Jeśli damy, że become true i user root, to jest opcjonalne, ale ja jakoś mam nawyki, że lubię to opisać. Wtedy ten task, cały ten task, bo become jest do taska przypisany, będzie wykonany z roota. I sprawdźmy, co się stanie. Można jeszcze tutaj wejść sobie history. Damy jeszcze raz uruchomienie. Tam może na fuskina byście coś widzieli. Aha, okej, okay. On nie miał podanego. Zapomniałem, że zwykle mam te hasła wzmienne i ich nie podaję. Stąd mój błąd. A mianowicie trzeba podać opcję ask sudo pass. O, tu jest minuska, bo się bardziej kojarzyło. Minuska. Wtedy nas pyta o hasło na sudo. Podajemy nasze hasło Ansible. Patrzymy, co się stanie. Już czekamy dłużej niż do tej pory, co może świadczyć, że coś się instaluje. Jest changed, udało się. Włączmy jeszcze raz. Tak. Żeby mieć pewność, że to jest tak jak ma być. OK, czyli widzimy, że Ansible działa jak powinien. Yum history. I tutaj damy na full screena. Widzimy, że Ansible. OK, no tu jest czas taki ustawiony.
Widzimy, że poszedł install. Tak mogę zrobić. To jest. Dobra, czyli mamy Apple'a zainstalowanego. Dobrze, jak mówiłem, będą się rzeczy pojawiać po kolei. Jak wspomniałem ostatnio, że pliczek inwentory jest złym miejscem do wpisywania zmiennych, tak dobrym miejscem do wpisywania zmiennych są tak zwane grup warsy. Można stworzyć katalog grup wars. A, żeby użyć grup warsów, trzeba mieć grupy. Nasz katalog inwentory wygląda tak. On był pisany po to, aby tylko uruchomić. Stwórzmy sobie grupy. Czyli grupa balancer, w której jest host LB. Grupa WW, w której jest host WW1. I grupa backend, w której jest host backend1. Dlatego, że no, mamy po jednym, może i będzie więcej. Dobrą praktyką jest operować na grupach, a nie na hostach. OK. Więc w grup wars możemy stworzyć pliki z nazwami grup, albo, jak też wspomniałem, z jedną grupą specjalną, a mianowicie all. I tu możemy dać jakieś zmienne. I znów wrócę do naszej dokumentacji. Ansible become pass. To jest zmienna, w której możemy trzymać hasło do become, żeby go nie wpisywać za każdym razem. Więc piszemy w pliku Ansible become pass, Ansible, zapisz. Mamy taki pliczek. I w tej chwili dla wszystkich hostów będzie takie hasło. Sprawdźmy, czy to działa. Dajmy bez minuska. Zobaczymy, czy się połączy i wejdzie na roota. Wygląda, że działa. Chociaż nie. On mógł się wcale nie chcieć nawet eskalować, bo nie było potrzeby. Upewnijmy się teraz, że jest jak ma być. Działa. Czyli się spiął. Trzymanie haseł w plikach tekstowych to zły pomysł. Ale pokażę Wam w innym odcinku, jak to obejść, aby było ładnie. Na razie niech tak zostanie. Dobrze, czyli nasza rola instaluje już Apple'a. Chcemy, aby jeszcze zainstalowała nam Nginx'a, bo jednak to potrzebujemy. Coś takiego, że jak widzimy, tutaj mamy dwa taski, które się różnią tylko nazwą, która jest opcjonalna, jest tylko dla nas, i tylko name. Cała reszta jest taka sama.
Właśnie, okej, w tym przypadku nie możemy ich połączyć. Dobra, nie było tematu, ale mamy wspólne bicom. Czyli jest jeszcze inny case. Mamy tutaj bicom, kolejny task, który będzie zrzuca, też będzie miał bicom. Pisanie tego bicom w kółku jest bez sensu. Jest, więc jest, istnieje coś takiego jak blok. Blok pozwala łączyć parę tasków, które są wcięte. Jest blok, jest pierwszy element bloku, drugi element bloku, ich może być parę. Jedną z zalet bloków jest to, że mogą one przyjmować parametr bicom. Jeśli damy bicom na wysokości bloku, ten bicom się tyczy całego bloku. A to znaczy, że to jest już nam niepotrzebne. Sprawdźmy, co się stanie. Instalacja Apple'a, instalacja Nginx'a. Widzimy, że Yum jest zajęty, więc to chyba dobrze. Ok, widzimy, że się zainstalował. Mam już Nginxa, widzimy, że jest. Tak, jest. Jak widzimy, na maszynie nie robiłem nic z palca, tylko patrzyłem, czy jest to co potrzebuję. Następnie. Chcemy, aby się uruchamiał zawsze przy starcie systemu, to jest jedna rzecz. I dwa, chcemy go uruchomić teraz, bo chcemy, aby działał. Jeszcze nie ma konfiguracji, ale i tak już niech sobie działa. Czyli uruchamianie Nginx. Do zarządzania usługami jest moduł Service. On jest mądry, on sobie wykrywa, czy to jest systemd, czy jakieś inne upstarty, inne rzeczy. Więc go znajdźmy na liście modułów. All modules. Chcemy coś do usług, więc service. Ach, coś mi się krzaczył trochę. Service szukamy, a nie. Abi microservice nie, Abi service engine nie, to też nie, a to też nas nie interesuje. Patrzymy coś, co będzie ciekawe. F5, konsul, też nie, docker service, też nie, CS nie, nie. Patrzymy, czy będzie jakiś serwis, który nas będzie interesował. Też nie, też nie, też nie. O! Jest moduł Service. Manage Services. OK. Patrzymy, co ma mądrego. Enabled. O.
Rekord jedną, ale jest tu jest inną. Whether the service should start on boot at last one of state and enable are required. Czyli musi być albo enable, albo state. Ponieważ tym modułem i uruchamiamy serwis, albo go dodajemy. Więc jedno z tych dwóch musimy podać, co mamy robić. Name. No, nazwa serwisu. Następnie state. Started, że chcemy, aby serwis był uruchomiony. Stopped, żeby był zgaszony. To są dwa stany deklaratywne. Mamy dwa takie imperatywne, które są zawsze changed. Mianowicie restarted i reloaded. To już przydatne, gdy na przykład wgrywamy config i chcemy przerestartować usługę. Nas w tym przypadku interesuje name jako Nginx, enabled, żeby się włączał przy starcie, i state started, bo chcemy, aby był uruchomiony. Więc wracając do nas, name Nginx state started. Widzimy, że aktualnie jest disabled, bo tu jest disabled i jest wyłączony. Pójdźmy naszego playbooka. Zobaczmy, co się stanie. Co się dzieje, że nic nie słucha na portach. Nie. 22.2.5.11. Jest uruchomione. Widzimy, że zaczęło słuchać na porcie 8, więc jest uruchomiony. I teraz status started i enabled. Czyli moduł zrobił to co chcemy. OK. I teraz by się jeszcze przydało, żeby uruchomił naszą aplikację. Do tego użyjemy. A, chcemy. To jest podgląd tego, co zrobiliśmy wcześniej. Chcemy wgrać taki pliczek, żeby uruchomiło nam naszą aplikację. Można to zrobić przez name. Przez moduł copy, który wgrywa pliki. Później się dowiemy, czemu to nie jest najlepsze wyjście, ale myślę, że na początku będzie dobre. Copy files to remote locations. Teraz tak, interesuje nas dest, gdzie ma być wygrane, i source. Skąd ma być wgrane. Dlatego copy source destination. SRC. Copy jest modułem, który patrzy do katalogu files, do paru innych też, ale do katalogu files w poszukiwaniu plików. Dlatego myślę, że możemy tutaj dać spokojnie pliczek app1.conf. A destination będzie c, będzie nix, conf d, app1.conf. Okej. Więc jeśli mamy wygrywanie pliku app1.conf, przepraszam za chwilę zastanowienia, po prostu tak się nie robi, o czym się też później dowiemy, ale to jest taki, idziemy po prostu tokiem myślenia, który przyświeca komuś, kto
przechodzi z basza na jakieś na narzędzie. No, możemy to skopiować. Jeszcze moglibyśmy, ponieważ nam to nie ruszy pewnie. Jak ruszy, to może mieć problem z połączeniem się do portu 9005, a mianowicie Selinux. Moduł Selinux. Aha, mamy, że wymaga paczki libselinux python. Czyli nim użyjemy tej paczki, musimy zainstalować paczkę Selinux Python. Czyli najlepiej jeszcze gdzieś tutaj. Instalacja yum. Dobrze. Tu jest to. A tak, i mamy wyłączyć Selinuxa, żeby nam nie przeszkadzał, czyli state permissive. Jest tu gdzieś przykład. Dokładnie tak. Aż skopiujemy z przykładów i to chcemy go wyłączyć przed włączeniem Nginxa, czyli w tym miejscu. Sprawdźmy, co się stanie. Selinux jest wyłączony. Wgrywanie konfiguracji się nie powiodło. Nie udało się pliku znaleźć. Aha, wiem czemu, bo ja już go wgrałem do templates, a nie do files. Bo to będzie w templatkach za jakiś czas. Na razie po prostu mamy stały plik, który po prostu tylko wgrywamy, tyle. Nie wiem, czy on tam jest changed. Czyżby Selinux zawsze miał changed? Ciekawe. Rzadko wyłączam z Linuxa u siebie, bo warto go mieć. Okej. Sprawdźmy, czy jest to słaby, czyli confd. Jest nasz kluczek. Super. Co się stanie, jak zrobimy localhost header post. Dostaliśmy stronę domową Nginxa, a nie... Aha, też byśmy tak dostali, ale
chodzi o to, że graliśmy plik, ale Nginx nie został przekonfigurowany. Trzeba by zrobić po prostu etc, system ctl restart albo reload Nginx, bo się plik zmienił. Dobrze, a czy... Więc jakby to można było zrobić tutaj, czyli... Może jeszcze zróbmy ten katalog, żeby widzieć, że to działa, czyli przed uruchomieniem zróbmy wgranie aplikacji, czyli name, tworzenie katalogu na aplikację. Jest od tego modu file. Set attributes, bla bla. Nas interesuje tak. State. Tu jest state. Directory. If directory in all indeed subdirectories will be created if they don't exist. Czyli to, co my chcemy zrobić, to jest tak. Ta ścieżka nas interesuje i chcemy, aby ta ścieżka była katalogiem. Następnie chcemy tam wgrać naszą aplikację. Znów moduł copy, gdyż kopiujemy pliki. Teraz będziemy chcieli wgrać dwa pliki, jeden statyczny i jeden PHP. Można to zrobić tak, że wgraj indeks HTML dest var www.app1 i niżej pewnie mu teraz buzuje krew, że po prostu mam powtórzenie tego samego. Gdyby był trzeci plik, by było to samo. Oczywiście można lepiej. Można zrobić pętlę. Jest od tego with items, znów na wysokości tasku, bo to jest dla tego tasku i można podać listę parametrów, które chcemy użyć, czyli w naszym przypadku indeks HTML i AAPHP. To można wydać, bo jest niepotrzebne i tylko zawadza. I w tym zapisie ten task wykona się dwa razy, raz ze zmienną taką i raz ze zmienną taką. Ta zmienna jest przechowywana w zmiennej item, którą się wyciąga poprzez dwie klemerki. To jest odwołanie do zmiennych w Jinji i ja sobie też tego używam. Nazwa zmiennej i zamykamy dwoma klemerkami. W tej chwili ten moduł copy się wykona dwa razy. Raz podstawiając indeks HTML w miejsce item i raz podstawiając AAPHP w miejsce item. Mogłoby tutaj być jeszcze trzecie, czwarte, piąte bez mnożenia takich samych tasków. Stwórzmy może teraz te dwa pliki. Mm-hmm.
W międzyczasie możemy sobie dodać tak roboczo, że to będzie też Abigen Fabrykowski Log. Okay. Widzimy, że tworzenie katalogu się stworzyło. Wgrywanie plików indeks i AA. Uruchamianie poszło. Sprawdźmy, czy to działa. Curl Abigen Fabrykowski Logs. Indeks HTML. No nie. A PHP też tym bardziej. Ponieważ mamy wgraną konfigurację, ale nie przeładowaliśmy z serwera. Dlatego chciałbym tutaj zrobić jeszcze YouTube DevOps 3 roles nginx tasks po wgraniu chciałbym zrobić restart nginx service name nginx state restart. Ten część mnie tylko martwi, ale no musi być. Uruchamianie NGS. Jest ok, bo już był. Wgrywanie. Jest ok, bo już była. Restart Nginxa. Changed. Sprawdźmy, czy teraz nasz curl jest indeksem. Czyli trzeba było zrobić restart. Czyli jest w tacy. No, nie do końca. Włączmy jeszcze raz. Pamiętajmy, że chcemy, aby nasze playbooki były takie, że mogą chodzić w kronie co 5 minut, aby było zawsze to utrzymane, jak ma być. Widzimy, że są same okejki, bo już mamy serwer w stanie, w jakim chcemy, aby był. I dochodzimy do miejsca, gdzie jest restart. I poszedł restart. Czyli mimo, że nic się nie zmieniło, poszedł restart. A nie chcemy chyba, aby szedł restart co 5 minut i odcinał użytkowników od usługi. Dlatego istnieje coś takiego, bardzo mądra rzecz, jak Notify. Pozwala on wywołać jakąś akcję tylko wtedy, gdy coś się zmieni. Dajmy tutaj restart Nginxa. O, i to jest jeszcze jeden katalog, który powinien być. Handlers. Tutaj wróćmy do Vima. Stwórzmy sobie w katalogu Handlers Main ML i przenieśmy ten restart tutaj, tylko że musimy go ładnie nazwać zgodnie z nazwą handlera, czyli będzie restart nginx i to musi się wykonać z roota. I zobaczmy, jak to się w tej chwili zachowa. Włączmy naszego playbooka jeszcze raz. Mam na
nadzieję, że tak widzicie, bo chociaż może spróbujmy. To się zmniejszy. Ok, może po prostu ja zgaszę teraz backend. No. Ok, mamy, że wygrywanie, czyli idziemy. Uruchamianie to jest to. Jest ok. Wgrywanie to jest ok. No, i to jest nasz koniec playbooka. A. Co by się stało, gdybyśmy teraz zmienili nasz config, aby nasz dokument root był gdzieś indziej? Czyli na przykład w app 2. Wtedy powinniśmy otrzymać błąd, robiąc curla. Sprawdźmy. Czym znów po wlaniu trzeba zrobić restart Nginxa. Zobaczymy, co się stanie. Dam na full screen, aby było widać dobrze. Wgrywanie konfiguracji jest inna, więc powinien być changed. Jest changed. O, i widzimy, tu jest changed. Mam niżej running handler restart Nginx i wykonał się restart. Czyli w poprzednim uruchomieniu, gdy był task, wygrywanie i było ok, się nic nie zmieniło. A gdy wgrywanie konfiguracji ma changed, wykonywany jest restart. Upewnijmy się, że to działa. Tak, 404, bo nie ma takiego katalogu, jak daliśmy nowy root. Czyli wróćmy na pierwszy znowu. Dalej nie działa. I działa. Był chwilowy problem i działa. Czyli okay. Czyli mamy zrobione, mamy gotową konfigurację Nginxa, taką bardzo prostą i z błędami, które za chwilkę wyjdą.
To teraz zróbmy sobie haproxy. Spójrzmy na nasz config wcześniej. Nie jestem tak samo. Haproxy nie wspiera plików .d, co nam zbytnio nie przeszkadza. To się też później okazuje przy Nginxie, że często był łatwiej jest zarządzać jednym dużym plikiem niż małymi pliczkami. Dlatego będziemy chcieć wydać cały ten config, cały ten plik. Czyli wracając do Ansible'a, stwórzmy sobie rolę haproxy. W tej roli stwórzmy sobie jak poprzednio tasks, files, templates, meta, handlers, cd, tasks, vim, main, iml. Zaczniemy od instalacja Apple. Yum name Apple release state present gdzieś. To jest dokładnie to samo, co przy Nginxie. Żeby było zabawniej, tutaj również będziemy chcieć wyłączyć z Linuxa. Zatem, jeśli mamy dwie rzeczy, to oczywiście blok. Że pewnie już wam się znów gotuje krew w żyłach, znów kopiujemy kod między rolami. Zapewniam was, jak będziemy robić backend, to również to trzeba będzie umieścić. Dlatego warto zrobić jeszcze jedną rolę, nazwijmy ją na przykład common tasks, tasks main. Tutaj umieśćmy instalację Apple'a. Ten kod umieśćmy tutaj w roli common. A w roli haproxy w meta, to jest chyba jedna rzecz, którą się w meta używa, main m dependencies common. To samo zróbmy przy Nginxie, czyli cd meta. I wywalmy to z tasks, czyli to jest nam niepotrzebne, to jest nam niepotrzebne. Uruchommy jeszcze raz playbook dla WW, sprawdźmy, czy to będzie działa. W tej formie.
Aha, tak, okej. No tak, bo to jest słownik, a nie lista. O. I co tu mamy? Playbook dla WW. Zbieranie faktów i idziemy. Task. Common. Instalacja Apple, czyli. Może jeszcze to pokażę. Może pokażę playbooka, a później połączmy na to. W playbooku mamy wykonaj dla host www rolę Nginx. On wchodząc do roli Nginx patrzy do meta i main, czy ma zależności. Ma zależności, więc wchodzi do roli common, do meta, ale ich nie ma, więc do tasks i wykonuje. Pierwszy i drugi. Co widzimy właśnie? Się uruchamia playbook dla www, gdzie jest instalacja Apple, bo to jest task common, instalacja Apple, task common, selinux, czyli dwa taski z roli common, a następnie task z roli Nginx. Więc mamy wypchnięte dwa taski do innej roli. I jeśli mamy teraz rolę hproxy, tutaj mamy to hproxy również będzie tamte rzeczy inkludować. I teraz, co chcemy zrobić? Blok instalacja hproxy yum name hproxy state present. Zróbmy jeszcze playbook dla hproxy. Wróć jeszcze host. Balancer. Tutaj damy całą grupę, a nie hosta. Roles hproxy. I sprawdźmy, co się stanie, gdy uruchomimy tego playbooka. Widzimy, że się łączyło, coś się dzieje. Instalacja Apple. Zainstalowało się. Wyłączenie Linuxa. Instalacja hproxy. Jest błąd. I tak. Become true. Become user root. Jeszcze raz. Mam ten czas tu przestawiony na Vagrancie o 2 godzinki. A to jest. Ok. Jeszcze nie ma katalogu z hproxy. Czekam, aż się pojawi. Ok. Jest hproxy. Domyślny config. Teraz tak.
to co chcemy zrobić, czyli standardowo uruchamianie proxy, service name proxy, state started, enabled true. Strasznie długi ten odcinek jest. Nikomu się później nie chce oglądać tak długich odcinków. Dobrze. Uruchamianie hproxy. Teraz wgrywanie konfiguracji. Będzie znów copy. src hprox cfg guest etc hproxy. I tutaj znów notify restart hprox. Handlers main ml service name proxy state restarted w przyszłych odcinkach sobie powiemy jak można zrobić, aby restart był bezstratny, bo w tej chwili będzie moment niedostępności, ale to innym razem. Hproxy cfg. Myślę, że tutaj można to spokojnie całe skopiować. Łapiemy z globalem, czy nie? Od defaults. Czyli jeszcze cały global. Myślę, że to można wyrzucić. Ten frontend jest tam niepotrzebny do niczego. Zostawmy tylko nasz. Niech będzie. I sprawdźmy, co się stanie. W międzyczasie można zmienić ten adres na load balancer, bo taki ma być docelowy. W tej chwili connection refused. Tak, bo nie ma hproxy, ono tam nie słucha. Aha, jest problem i tak jest z support 8001. No service. Aha, tak. Oczywiście jest to bo trzeba ten config dostosować do naszych potrzeb. Files hproxy, czyli ten adres. Więc no, w tym odcinku robimy to na danych statycznych. W przyszłym to będziemy template'ować. Spróbujmy jeszcze raz. Tym indeksem. Jest dobrze, jestem indeksem, działa. Kliczek jakiś jest not found, a PHP ma bad gateway, bo próbuje zrzutować na PHP FPM, którego nie ma. Dobrze, czyli mamy zrobione hproxy.
Dobrze. I teraz ostatnia rzecz, która nam została, to PHP FPM. Czyli mkbir PHP FPM. PHP FPM. Mkbir. Tasks meta. Files damy jeszcze. Podobnie. Win main blog become true become user root. I to, co poczynię zrobić, to tak. Relacja PHP FPM. No tutaj jest to bardzo zbliżone. Niestety się tego nie da uniknąć. Ale jak już tak jest, to można się tym wspomóc. Ktoś pamięta, jak się to zwało, PHP FPM D. Dobra. Dobrze, teraz. Tak przyspieszam, bo strasznie długi się ten odcinek zrobił. Tylko je chyba dzielić na jakieś krótsze porcje na przyszłość, bo choć piszę szybko, ale myślę, że to są, bo to są takie same rzeczy, jak były przy poprzednich rolach. No to się nie skupiam zbytnio na nich. Ab1 grep V. To jest to. Poproszę na PHP. W międzyczasie, bo to, a dobra, to poczekamy, aż to się zrobi, żeby nie mówić o dwóch rzeczach naraz.
tego handlera. Doszliśmy do jednej Vadansbla, której aktualnie nie wiem jak obejść. Jeśli wgramy config i nie wykona się handler, już go nie ma jak wykonać, ponieważ kolejne wygranie już będzie ok. To jest jedyny moment, w którym muszę coś zrobić ręcznie. PHP FPM. Słucha. Dobrze. Aha. I słucha na localhoście, co nas nie urządza nijak. Czyli listen. Allowed clients. Tak się to pisze. Sprawdźmy w przykładach, bo... Aha, po prostu N i tyle. Dobra. To jest defaultowe. To wybieramy ten... Zrobimy jeszcze raz restart. Aha, i przy zmianie w konfigu to już się wykona handler, więc... To jest jedna z niewielu wad, które kojarzę, innych sobie teraz nie mogę przypomnieć. Wgrywanie konfiguracji będzie inna, restart jest inny. Czy słucha na wszystkim? Słucha. I teraz jeszcze to nie działać, dlatego że... Sprawdźmy, ale... But gateway, dlatego że nasz config Nginx'a jest ustawiony na fastqi 127. Trzeba zmienić na ten adres. File not found. I to już będzie odpowiedź z... Aha, tak, no z PHP FPM-a. Ponieważ tutaj nie ma tej aplikacji. A on prawdopodobnie szuka jej... Okej, okay, dobrze. Bo nie ma czasu. Zamiast tego udało nam się zrobić układ... Bez tego, bez tego, bez tego i bez tego. Taki. Przy czym chcę zaznaczyć, że to, co dzisiaj napisaliśmy, jest to napisane w brzydki sposób, gdyż mamy adres IP w konfigach i mamy konfigi statyczne. Jednak przeszliśmy przez pewien taki proces pisania, taki zgodny z nauką, czyli po prostu
To, co byśmy robili ręcznie, mamy teraz w Ansible'u. W kolejnym odcinku będziemy modyfikować to, co mamy, aby było napisane ładniej, czyli z użyciem i template'ów, z zbieraniem adresów IP dynamicznym, żeby nie było w konfigach, bo w tej chwili jak dołożymy nową maszynę, musimy zmieniać konfig, go wpisywać. W kolejnym odcinku się nauczymy, jak to zrobić ładnie, aby powiedzieć mu tylko, że chcemy, aby tutaj były wówki i niech on sobie już wyciągnie adresy wówek. Dobrze. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. To chyba jest 1,5 godziny filmu już. I kolejny odcinek za niedługo. To cześć!